trakcie jazdy. No to wiesz, może powiemy, że jesteśmy w samolocie, tak. Wracamy do domu, do Warszawy, do Wrocławia. Lecimy z Alicante, tak, do Krakowa. Tak. No i mamy troszeczkę czasu, żeby na różne tematy porozmawiać. Ponieważ poruszyłyśmy taki temat w drodze samochodem, tak, o tym, że również czytasz z ręki. Tak, dzisiaj przylatuję do Warszawy. Mam nadzieję, że zdążę na ten drugi samolot, bo mam przesiadkę z Krakowa do Warszawy i tam dosłownie na styk, więc nie wiadomo jeszcze, jak mnie ta podróż czeka. Sprawdź na ręce. W każdym bądź razie od jutra zaczynam zajęcia z chirologii, czyli to jest nauka czytania z dłoni. Opowiedz mi, tak. co to jest w ogóle? No znasz swoją dłoń, prawda? Znasz swoją dłoń, widziałaś ją codziennie. Czy ona Ciebie kiedyś interesowała, co tam na tej dłoni masz? Zastanawiałaś się nad tym? Powiem Ci tak, interesowałam się, natomiast nie na tyle, żeby gdzieś tam sprawdzać. Patrzyłam, zastanawiałam się natomiast nie na tyle, żeby chcieć sprawdzić, co ale na niej słyszałaś, może być. Ale słyszałaś coś na temat chiromancji, chirologii, tak? Że są różnego rodzaju dłonie, tak? Każda dłoń może coś innego oznaczać. Ty akurat masz bardzo, bardzo subtelną, delikatną dłoń i teraz z tej strony, jeżeli patrzymy na dłoń z tej strony, tak? To są takie typy dłoni jak dłoń prymitywna. Ta dłoń jest wtedy dużo, dużo szersza i taka twardsza, bardziej kwadratowa, tak? I opuszki palców też są wtedy bardziej kwadratowe i palce są krótsze. I wtedy, kiedy ma się taką dłoń prymitywną, tak? No to wtedy są to ludzie z niskimi takimi poziomami umysłu. To niekoniecznie są to ludzie, którzy są prymitywni, ale no powiedzmy tacy bardziej prości, nie? O niższym poziomie intelektu, którzy mogą wykonywać proste czynności jakieś fizyczne, tak? Jest też dłoń administracyjna. A pokaż mi swoją dłoń. Mariusz, pokaż mi swoją dłoń. Ale nie tak teraz. O, masz bardzo ładną dłoń. No wiesz, no, to jest taka dłoń już bardziej pod administracyjną podchodząca, wiesz? Masz bardziej taką dłoń pod administracyjną podchodzącą. Dłoń administracyjna, ale teraz ja Wam powiem i mi powiecie, czy to się zgadza, czy nie, nie? Dłoń administracyjna to jest taka dłoń bardziej porządkowa, gdzie musi być wszystko uporządkowane, wszystko musi być pod kontrolą, tak? Wszystko musi być ustawione i wszystko musi być tak, jak ja sobie tutaj ustawię i wszystko musi być tak, jak ja tu chcę, tak? Jest dużo mniej tej elastyczności, prawda, takiej większej swobody, spontaniczności, tak? Ale Ty przy swojej dłoni, gdzie masz dłoń bardzo subtelną, tak? I to jest taka dłoń, ona się nazywa łopatowata, tak? Łopatowata dłoń. Ale to jest dłoń, która łączy i dość wysoki poziom umysłu, tak? I też łączy ze sobą te poziomy takie uporządkowania. Czyli możesz być jednocześnie i spontaniczna, możesz być też i troszeczkę jakby niekonwencjonalna, możesz być taka nieprzewidywalna, co już też zobaczyłam na własne oczy, tak? Ale jest to piękne u Ciebie, absolutnie. Czyli jednocześnie możesz jakby łączyć i wiesz, i tą wolność, i tą spontaniczność, i tą niekonwencjonalność, i kiedy jest potrzeba, to możesz być bardzo taka spójna, uporządkowana, zorganizowana, tak, pilnująca różnych rzeczy. Także dłoń łopatowata jest taka, która się umie dopasować jakby do każdego rodzaju, prawda, dłoni. Jest też dłoń artystyczna, ale dłoń artystyczna, no to ma takie dłuższe paluszki, jest taka węższa. Ona przeważnie ma też jaśniejszą skórę i paluszki dłuższe, one są takie bardziej subtelne, te paluszki. I dłoń jest taka bardziej wyciągnięta. No zgadnij jaką. No bardziej chyba taka... Też łopatowata. Tak? Mhm. Też łopatowata. Tylko że ja mam większą dłoń, ty masz mniejszą dłoń, ale ona jest łopatowata, tak. No podobne są rzeczywiście do siebie. Mhm.
teraz są też dłonie filozoficzne. Tak? Dłonie filozoficzne to są nie takie jak my mamy, bo dłoń upatowata to jest tutaj taka bardziej szersza i palce są bardziej wydłużone. Zobacz, szersza i paluszki bardziej wydłużone. Natomiast dłoń filozoficzna to ona jest taka bardziej koścista, bardziej wydłużona. Palce są wtedy też dłuższe, ale tutaj te węzły są dosyć takie wyeksponowane. Tak? One są dosyć wyeksponowane. I wtedy człowiek bardziej nadrabia jakby intelektem, prawda? No to są typy naukowców, to są ludzie, którzy w większości jakby operują lewą półkulą mózgową, prawda? Czyli analityka, logika, doświadczanie poprzez udowadnianie, prawda? Poprzez dowody. To są ludzie, którzy też no mogą jakby dużo pomieścić w tym umyśle. To są ludzie, którzy potrzebują ciągle zdobywać informacje, którzy lubią no, uczyć się, prawda, czy zdobywać jakieś różne obszary, prawda, wiedzy. A jak jest taka malutka dłoń z krótkimi paluszkami, taka bardzo mała, to... Ale to nie ma znaczenia, czy jest dłoń duża, czy jest dłoń mniejsza, dlatego że ona jest dopasowana do człowieka, prawda? Natomiast chodzi o kształt. Chodzi o kształt. Czyli najpierw patrzysz na... No też jest dłoń artystyczna, tak? Najpierw patrzy się z góry, tak? Patrzy się z góry. Jest ten dłoń, też dłoń artystyczna. Dłoń artystyczna to są cieniutkie, takie delikatne, subtelne paluszki, prawda? Ona jest wyciągnięta, ona jest taka delikatna, taka jak... Jak dopasowana po prostu do gry na pianinie na przykład, tak. Prawda? To jest dłoń artystyczna. No i teraz zgadnij, jaką charakterystykę człowieka niesie taka dłoń artystyczna na przykład? Co to może być za człowiek? No pewnie to jest człowiek, który będzie no taki lekki w swoim takim byciu. No jakoś może mi się kojarzyć z jakimiś takimi... No malowaniem na przykład, tak, takim, dobrze, taka dusza artystyczna, prawda? Tak, dusza artystyczna nie stąpa po ziemi, nie? Tak, nie stąpa po ziemi, tak. Głowa w chmurach cały tak, czas. Dusza artystyczna ma do zrobienia inne, ważniejsze rzeczy, prawda? Istotniejsze niż na przykład zajmowanie się pieniędzmi, tak. Zajmowanie się ekonomiczną stroną życia. I ta dusza artystyczna funkcjonuje w taki sposób, że niestety, ale te rzeczy takie materialne, no troszeczkę tak jakby przez głowę po prostu przelatują, ze względu na to, że są inne, ważniejsze rzeczy, którymi trzeba się zajmować, prawda? No mistyką, takimi wyższymi przeżyciami, doświadczeniami, uczuciami, tak? No i teraz taka dusza artystyczna może mieć naprawdę ogromny talent, prawda? No i ten talent rozwijać, ale potrzebuje niestety kogoś do ogarnięcia ekonomicznego, materialnego, tak. I jak myślisz, jaka rączka, tak, już tu z tych typów, prawda, które poznaliśmy, jaka rączka nadawałaby się do rączki artystycznej, tak, do ogarnięcia takiego ekonomicznego? No może ta administracyjna. Dobrze, okej. Okay. Administracyjna rączka. Wyobraź sobie człowieka, który wszystko dokładnie porządkuje, tak? Czyli który ustawia wszystko pod linijkę, tak? No okej, okay, masz rację. No i teraz wiesz, on, jakby dłoń artystyczna jest taka, która wpływa w obłokach. Dłoń administracyjna jest taka bardziej sztywniejszej struktury, tak? Jest to ktoś, u kogo musi być wszystko na czas uporządkowane, który gdzie no, na przykład spóźnianie się jest źle widziane, prawda? No, może być mało tolerancyjny na takie rzeczy. I teraz wyobraź sobie jedną osobę, która jest totalnie uporządkowana i drugą osobę, która totalnie buja w obłokach. Oni nie są w stanie się dogadać. Jasne. Czyli teraz... taka osoba, taka bardziej jak nasza, czyli taka, która... Łopatowata. Mhm. Taka, tak. Która potrafi i tu, i tu. Tak, łopatowata zaopiekuje się, będzie rozumieć te stany uniesień, prawda? Zrozumie tą osobę o tej specyfice artystycznej, a jednocześnie no, zadba jakby o tą sferę ekonomiczną. Mhm. Ale teraz na przykład dłoń filozoficzna,
z którą na przykład by pasowało, jeżeli to na przykład byłby związek, nie? Powiedzmy, że kobieta jest tą dłonią filozoficzną, jaki mężczyzna by pasował do tej dłoni filozoficznej? A czym się charakteryzuje ta filozoficzna? Umysłem, tak? Że wszystko na logikę, racjonalnie, no tak? Właśnie, typ naukowca. To może właśnie wtedy ta poukładana osoba. Poukładana osoba wprowadza dużo napięcia poprzez pewnego rodzaju reżim. Typ naukowca to jest też typ kogoś, kto jest troszeczkę odleciany. Czyli taka sama jak my? Troszeczkę odleciany. Nie, tutaj w tym przypadku to najlepiej, tak? Najlepiej pasowałoby druga dłoń filozoficzna. Druga dłoń filozoficzna, ze względu na to, że to są ludzie tutaj z tymi węzłami takimi dosyć mocno wyeksponowanymi, to są ludzie o dosyć wysokim poziomie umysłu, potrzebujący kontaktu intelektualnego. I teraz jakby łącząc się w parę jakby z innymi typami osobowościowymi, mogą nie mieć tego kontaktu po prostu w kwestii porozumienia, to jest jedno, czyli takiego porozumienia werbalnego, potrzeb swoich, tak? Inne osoby mogą, inne typy osobowościowe mogą nie zrozumieć potrzeb tego człowieka, tak? Poza tym, jeżeli chodzi o sferę erotyczną, też może być kiepska, tak? Z innymi typami osobowościowymi. Natomiast typ z wysokim poziomem intelektu, tak? Ten typ filozoficzny, z drugim typem filozoficznym, bardzo się dobrze dogadują i w sferze erotycznej, ze względu na to, że wysoki poziom umysłu u tego jednego człowieka pobudza i erotycznie ten wysoki poziom umysłu u drugiego człowieka, prawda? On fascynuje, czyli jest fascynacja po prostu umysłem tego człowieka, tego drugiego, prawda? Czyli jedna strona fascynuje się umysłem tego drugiego człowieka. I ta fascynacja tym umysłem powoduje, że jest bardzo dobry kontakt, prawda, werbalny, i powoduje, że jest bardzo dobry kontakt seksualny, bardzo dobry kontakt erotyczny. Widzisz, okay, jak to działa. A jak myślisz, czy dłoń artystyczna męska, tak, z drugą dłonią artystyczną żeńską, jak oni by funkcjonowali? No właśnie obawiam się, że nie miałoby komu być do zapłacenia rachunków. Sterta papierków by leżała, tak. Tylko sterta ubrań, sterta wszystkiego, jeszcze nie daj Boże gdzieś tam jakieś dzieci biedne zaniedbane, bo myślę, że to jednak tutaj się... To znaczy niekoniecznie, no może akurat dzieci nie byłyby pewnie zaniedbane, tylko jest to kwestia tego, że ten umysł funkcjonuje w taki sposób, że te sprawy ekonomiczne po prostu nie są aż takie istotne, są inne, wyższe cele, tak? Takiego natchnienia, przeżyć emocjonalnych, tak, to jest dużo ważniejsze. I teraz, jak myślisz, czy związki takie właśnie, powiedzmy, typ artystyczny męski, typ artystyczny żeński, czy one są w stanie na dłuższą metę funkcjonować razem? No pewnie nie. Nie. Dlatego, że ta sfera ekonomiczna w końcu jednak dopieka, tak, w końcu jednak dopieka. Jednak gdzieś podświadomie szuka się po prostu takiego partnera, który jest w stanie w jakiś tam sposób to dopełnić. Ogarnąć. Tak, to ogarnąć. Linie na dłoni. Linie na dłoni. Linie na dłoni. Dobrze. Okej. Pani zadaje pytanie. Okej, ale... Więc tak, pierwszą podstawową taką linią na dłoni, no to jest linia życia. Widzimy tą dłoń? Ja może tak paluszkiem pokażę, tak, bo nie mam czym. U ciebie to jest ta linia, tak? Ona wychodzi z pomiędzy kciuka i palca wskazującego, tak, z pomiędzy. Wychodzi i otacza kciuk. To jest ta linia, tak? I teraz, jeżeli ona jest taka, no dosyć prosta, mocna, nie ma zakrzywień, nie ma poprzecinanych linii, to wtedy no jest... Czyli u mnie to jest ta tutaj, która... To znaczy ona, to u ciebie jest to troszeczkę inaczej, bo tutaj masz część linii, a tutaj masz drugą część linii. Zobacz, że ona tutaj się rozjeżdża. No, co to oznacza? I jakby ty jesteś tutaj jakby przed tym, ale tutaj ta druga część linii, to tutaj z tego teraz co widzę, to nie jest jakby druga część twojej linii życia, tylko to jest jakby część linii losu. No wszyscy właśnie, jak ktokolwiek patrzył na moją rękę, to nie mógł nic tak powiedzieć.
powiedzieć. Ale ja ci powiem, bo teraz zobacz. Od tego momentu tutaj, prawda, ta linia życia, zobacz, że ona się robi zupełnie równoległa, tak? Ona się robi zupełnie równoległa, zobacz, one zakręcają podobnie, tak? Jeszcze się przecinają. Tak, swoją linią losu, tak? I teraz, kiedy linia losu, tak, robi się równoległa, czyli tak jakby otacza, tak jakby wspiera tą linię życia, no to mówi się, że to jest tak zwana linia anioła stróża. Ta linia anioła stróża działa tak, że człowiek staje się pod taką szczególną ochroną, pod taką szczególną opieką Bożą, sił wyższych, że niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, ten człowiek jest zawsze pod ochroną, czyli nic mu się nie stanie, nic mu się nie zadzieje, czyli może jakby w pełni żyć, w pełni korzystać ze swojego życia i zawsze, jak to się mówi, jak ten kot spadnie na cztery łapki, tak? I teraz, jeżeli w tym momencie życia, prawda, w który się wchodzi jakby w tą linię stróża, jeżeli człowiek wie, co chce jakby od tego życia, w jaki sposób to życie chce kształtować, kreować, niezależnie od tego, w jakim to jest aspekcie, bo tutaj linia losu to również obejmuje pracę, biznes, tak, czyli tą taką dosyć fajną sferę ekonomiczną i linia życia dotyczy sfery osobistej, uczuciowej, sfery rodzinnej, tak? Czyli łączy się tutaj jakby te dwie sfery, sferę życiową, tak? I sferę zawodową, biznesową, gdzie jeżeli się wie dokładnie, w jaki sposób to chce się, żeby to wyglądało i w tym kierunku się dąży, to się to otrzyma. I teraz mogę ci powiedzieć, tak, w którym ty jesteś momencie życia. Więc tak, ty jesteś jakby tuż przed, ty jesteś gdzieś tu, wiesz, ty jesteś jeszcze tu, ty jeszcze jakby tutaj w ten moment nie weszłaś, to się tak mniej więcej u ciebie zdarzy gdzieś za jakieś 3 lata. Czyli teraz ten czas, w którym jesteś, to jest taki czas przygotowywujący się do wejścia w taki obszar swojego życia, gdzie będziesz mogła rozwinąć skrzydełka, tak? Będziesz mogła rozwinąć skrzydła. Teraz twój kciuk, w ogóle pokaż tak, bo teraz oprócz linii, tak, bo dobrze, to już jak chcecie, to zostańmy przy tych liniach. Linia losu to jest linia, która przechodzi od dołu, tak, przez środek dłoni i ona może kończyć się pod palcem wskazującym, ale ona może się też w trakcie urywać, może też jakby zmieniać kierunek, tak, może zachodzić na siebie, tak, może być część, potem może zacząć się druga część, tak. Pokaż, bo ja tutaj słabo widzę tą twoją linię. No ona jest mocna dotąd, tak? Czyli no ona jest mocna do środka, czyli ona jest mocna do centrum. Moja droga. Czyli tak, ty pracę, którą wykonujesz, to musisz czuć po prostu do końca swoim sercem. Jeżeli ty jej sercem nie czujesz, to żadna praca ci nie pójdzie po prostu. No, ale to jest prawda. Czyli ona musi iść, wtedy. Ona musi iść z centrum. Ona musi iść z centrum. I teraz każda praca, bo tutaj masz mocną tą linię, każda praca idzie do centrum i wychodzi od centrum, tak? Czyli jeżeli czujesz ją swoim sercem, to ona będzie ci się budować. I nawet jeżeli to jest nielogiczne, nawet jeżeli się wydaje, że to jest nie do zrobienia, to po prostu to zrobisz, tak? Także masz mocną linię losu. No i tutaj wspiera ci linię życia, tak? Pokaż. Ale tutaj, tu jest początek, tak? Tu jest początek tej linii życia i ona łączy ci się, nie łączy się. Tutaj się nie łączy z linią umysłu, nie? To jest linia umysłu. Linia umysłu to jest druga linia. Pierwsza linia, taka w poprzek, tak? Pod palcami, taka w poprzek, pod palcami. Pierwsza. Ale to nie to, nie o to, nie o to mówimy, o tej mówimy, tak? A, o tej. Taka pierwsza w poprzek, pod palcami, to jest linia serca. Teraz linia umysłu, a łączy ci się, bo ja tu słabo widzę, łączy tu ci się tak. Łączy ci się z linią życia, linia umysłu, tak? Tak? To jest ta druga linia. Ona czasami jest równoległa do pierwszej, prawda? A czasami nie. Ona ci tutaj schodzi ci na wzgórę księżyca, tak? O, bardzo ciekawa historia, że tak powiem. Bardzo ciekawa historia. To jest tak, przede wszystkim praca z ludźmi. Absolutnie. Czyli to jest poświęcenie swojej duszy, swojego umysłu dla pracy z ludźmi, dla wznoszenia ludzi, tak? Dla kreowania dobrej przyszłości, dla otwierania ludzi na coś pozytywnego. Absolutnie wasze umysły ukierunkowane są na pracę z ludźmi. Teraz tak,
wszystko wskazuje na to, bo chciałam to potwierdzić, prawda, bo wy jesteście parą, więc chciałam zobaczyć, czy idziecie równolegle, czyli czy dalsza część waszego życia jest razem, tak? Czy to się gdzieś nie rozjeżdża? Nie, nie rozjeżdża się, tak? Nie rozjeżdża się, ale będziecie mieszkać, przeprowadzicie się i nie będziecie mieszkać w Polsce. Bo zejście tutaj na ten wzgórek Księżyca i to dosyć głęboko, zarówno linii umysłu, tak, zarówno u ciebie, jak i u niego, no to też jakby świadczy o tym, że będzie przeprowadzka i że swoją pracę będziecie wykonywać jakby w innym miejscu, tak, w innym miejscu na świecie, gdzie będzie to jakby wasz dom, tak, że nie będzie to tylko jako praca czy współpraca, prawda, z obcokrajowcami, ale gdzie zrobicie to jakby swoje to centrum, prawda, te swoje fundamenty takie życiowe, nie tylko do życia jako zbudowania domu, prawda, czy zbudowania rodziny, ale też i jako miejsce, prawda, które będzie wam sprzyjało, które będzie dawało wam siłę, energię, ale też kontakty z ludźmi będziecie mieć po prostu z całego świata. I tu z tego też widać, że to, co chcecie robić, czyli absolutnie ukierunkowanie się na ludzi, tak, pomoc ludziom w kwestii pokazania, w jaki sposób trzeba żyć, w kwestii pokazania jakby ciekawych sytuacji, w kwestii pomocy właśnie poprzez to, co właśnie robicie, czyli pokazanie, w jaki sposób ukierunkować swój umysł, swoje życie, po to, żeby to życie było bardziej wartościowe, po to, żeby ono było bardziej radosne, bardziej ciepłe, bardziej przyjazne, prawda? Po to, żeby sobie wzajemnie tworzyć wsparcie, tworzyć pozytywne klimaty. I wy będziecie to robić, tak? I teraz ukierunkowanie waszych umysłów na ludzi, na kontakty z ludźmi, prawda? Będzie wam mnożyło, tak? Będzie wam pokazywało dalsze klimaty i będzie wam dawało rozwój dokładnie no, tego aspektu pracy, prawda? Czy tego aspektu biznesu, który robicie. Także rozwinie się on na skalę międzynarodową. No, teraz jeszcze tam miałeś, pokaż mi jeszcze tą swoją dłoń, prawo. Okej, okay. Bo tutaj masz taki piękny trójkąt, zobacz. Tu masz linię swoją życia. O, wow, kochany, ale się majątku dorobisz. Tutaj mocna linia, taka mocna linia, jak ty ją masz, to ona świadczy o tym, że ty też masz bardzo mocne serce. To znaczy, że bardzo reagujesz uczuciowo, tylko ty tego do końca nie pokazujesz, prawda? Na zewnątrz starasz się to ukrywać. No, wiadomo, mocny mężczyzna nie pokazuje, absolutnie, tak? Ale teraz tutaj zobacz, masz linię umysłu, która schodzi ci też na wzgórę Księżyca i tutaj masz ją połączoną, tak? Tu masz ją połączoną w taki trójkącik. I teraz to świadczy o tym, że jakby dużo lepiej dla ciebie, jeżeli te kontakty masz właśnie w pracy, w biznesie, w interesach, właśnie z obcokrajowcami. Czyli z ludźmi w innych językach, wiesz, z zagranicy, to ci wtedy wszystko idzie po prostu lżej, nie? Dużo trudniej może być ci z krajowcami, nie? Natomiast tutaj jakby też z tych kontaktów, zobacz, że tu się ta linia twoja życia tak rozgałęzia na końcu, prawda? Ale zobacz, że to się łączy tutaj i przechodzi w to rozgałęzienie, prawda? Ten duży trójkąt u ciebie. I teraz to świadczy o tym, że z tych kontaktów dorobisz się bardzo dużego majątku. Tak, proszę pokazać. Oto to jest takie rozwidlenie na końcu, prawda? Dorobisz się dużego majątku, gdzie będziesz mógł sobie dostatnio żyć, tak? Nie będziesz musiał pracować, ale ja nie widzę, żebyś ty po prostu stanął w miejscu i nic nie robił. Dlatego, że twoja praca to jest dla ciebie rozwój. To nie jest praca taka, że nie wiem, bierzesz worek i ciągle robisz to samo. Nie może być u ciebie czegoś takiego, żeby było ciągle to samo. Dlatego, że jeżeli powtarzasz ciągle to samo, to już jakby kończy ci się energia. Czyli ciągle musi być coś innego, ciągle pod innym kątem, ciągle jakieś inne sytuacje, prawda, musisz wyszukiwać i wtedy to wszystko się kręci i wtedy to wszystko żyje i kiedy masz żywą energię, to ona sama napędza jakby pieniądze. I teraz w związku z tym trójkątem, który tu masz i tutaj z tym połączeniem, to ty w ogóle nie powinieneś się martwić o pieniądze.
I teraz każda Twoja myśl, jeżeli schodzisz po prostu tutaj na ten księżyc, czyli zaczynasz emocjonalnie jakby przeżywać, tak, emocjonalnie przeżywać pieniądze, to tutaj pojawia się taka druga cieniutka taka linia, zobacz, na górze, prawda? Taka mało widoczna cieniutka linia. I teraz ta mała cieniutka linia, ona może powodować, że przechodzisz po prostu na bezsilność. Czyli wtedy wpadasz w coś takiego, że czujesz po prostu się bezsilny. Że kurczę, tu nie ma pieniędzy, tu czegoś brakuje, tu nie wiadomo jak to pogodzić, tu nie wiadomo jak się tu z tym wszystkim połapać i tak dalej. I teraz możesz iść tą mocną linią, rozumiesz? I korzystać z ludzi, korzystać z tych kontaktów, prawda? Korzystać ze swobodnego przepływu energii. Albo możesz wpadać po prostu w tą przestrzeń emocjonalną i przeżywać brak funduszy na to, brak funduszy na tamto, jakieś tego sytuacje. I teraz za każdym razem, jak coś takiego wpadniesz, to wpadasz jakby poza ten trójkąt, zobacz. Czyli przeżywanie emocjonalne jakichkolwiek pieniędzy powoduje, że wypada z trójkąta. I teraz to wypadanie z tego trójkąta to jest nie tylko przeżywanie pieniędzy, że jest ich brak, ale to jest też przeżywanie pieniędzy, że już będą. Rozumiesz? Czyli to jest w ogóle przeżywanie pieniędzy. Zaraz wpadasz tu. I rozumiesz, przeżywanie pieniędzy, że zaraz będę miał, cyk, wpadasz tu i już one się rozmywają. Rozumiesz? Przeżywanie, że nie mam, cyk, się rozmywają. Rozumiesz? I wtedy możesz mieć takie uczucie, że nie możesz tego złapać. Takie dziwne uczucie, że no niby jest, niby można byłoby to ogarnąć, ale gdzieś to się rozmywa, nie? I teraz, żeby nie wpadać w coś takiego i żeby korzystać z tego trójkąta, bo ten trójkąt u Ciebie to jest taka jakby żywy przepływ energii, ale również i żywy przepływ gotówki. Czyli pieniądze dla Ciebie to powinna być rzecz oczywista. Nie przeżywać pieniędzy. Co możesz przeżywać? Możesz przeżywać to, co robisz, tak? Możesz przeżywać, angażować się, wiesz, emocjonalnie w tworzenie, tak? Czyli w Twoją twórczość, nie wiem, w programy, które robisz, tak? W pewne wizje, prawda, które sobie tworzysz i które racjonalnie chcesz potem przełożyć na konkretne rzeczy, tak? To możesz przeżywać w swoim sercu, w swoim umyśle, ale to jest Twoja żywa energia, którą potem przekładasz na swoją twórczość, tak? I to możesz przeżywać, ale jeżeli zaczniesz przeżywać pieniądze, cyk, to wypada. Jeżeli będziesz przeżywać tylko swoją twórczość, pieniądze będą się znajdowały. Tak jak znalazły się na to, żebyście polecieli do Alicante, tak? Po prostu, tak? I one zawsze swobodnie będą płynąć, swobodnie będą się układać. Czyli pamiętaj o tym i wtedy zawsze będziesz korzystał z tego trójkąta. Zawsze będą znajdowali się ludzie pomocni, zawsze będą znajdowały się takie sytuacje, które Was będą wynosiły. Zawsze będzie znajdowało się coś, co będzie budowało Wam dalszą przyszłość, tak? A jednocześnie, no tutaj ten kierunek daje możliwość tego domu, tak? Tego domu, wspaniałego domu, tego fundamentu, gdzie będziecie się czuli po prostu fantastycznie i w kontaktach z ludźmi, którzy Was będą otaczali, i w tym swoim gniazdku takim, prawda, takim domu, gdzie się zawsze wraca z radością, z przyjemnością, gdzie się odzyskuje siły i energię, no to jednak wskazuje na to, że to może być nie w Polsce. I ten czas, kiedy Ty wchodzisz za te 3 lata, prawda, w tą linię Anioła Stróża, to tutaj u Ciebie też wynika, że to mniej więcej za 3 lata może się stworzyć taka sytuacja, gdzie będziecie decydować o tej przeprowadzce. Teraz masz linię serca, to masz mocną tą linię serca. O, jaką mocną masz tą mocną linię serca. Powiedz właśnie o tym, co jeśli chodzi o plan życiowy, o którym mówiłaś w związku z astrologią, z horoskopem, który mógł się właśnie zmienić w związku z wybraniem jakiejś drogi w życiu, to co na to właśnie te linie na dłoni? One się zmieniają. Czyli jeżeli, tak jak z tą astrologią, prawda, że jak człowiek się zmienia, zaczyna iść swoimi dobrymi drogami, tak, pozytywnymi, ta energia zaczyna pracować pozytywnie, no to wtedy ten horoskop też wygląda inaczej, pomimo że to on jest taki sam, ale on już jest z inną energetyką, tak? I od razu widać, że innymi drogami, innymi kanałami, prawda, człowiek idzie. Tak samo jest z dłonią, tak, z dłońmi. To jest też ten sam plan, tak? Dłonie to jest plan człowieka, prawda, który może wykorzystać. I teraz znajomość jakby tych linii powoduje, że możemy dokonywać wyborów, tak?
iść, nie wiem, lewą ręką albo prawą ręką, nie wiem, koncentrować się na przykład na życiu osobistym, koncentrować się na życiu zawodowym albo na przykład w pewnym momencie życia trochę spasować, prawda, trochę się wyciszyć albo zająć się na przykład tylko sprawami uczuciowymi, żeby wzmocnić swoje serce, wzmocnić swoje ja, wzmocnić swoją osobowość i na przykład nawet przy tej takiej trudnej, jakiejś łańcuszkowatej na przykład linii serca, jeżeli podejmujemy tą pracę nad wzmocnieniem siebie, a przede wszystkim pokochaniem siebie, bo to jest cały dylemat taki przede wszystkim, jak mnie inni widzą, czy ja spełniam czyjeś oczekiwania, prawda, to jest dużo tych dylematów takich wewnętrznych, uczuciowych, ale jeżeli człowiek przestaje mieć te dylematy, i ma tą siłę taką uczuciową, że wszystko, co robi, robi dobrze, właściwie i takie przekonanie wewnętrzne nabywa, że idzie właściwą drogą, wtedy to zasupłanie takie uczuciowe czy emocjonalne, ono się kończy. I jest to niesamowite, bo wtedy ta posupłana linia, ona się po prostu robi prosta. Nawet nad losem można pracować, tak? Nad tą linią losu można pracować. I ona się też, i nawet jeżeli jest ona pokręcona, to w pewnym momencie ona się po prostu prostuje. To można obserwować na swoich własnych dłoniach. To się zmienia. To jest niesamowite, co mówisz, ponieważ nikt nigdy, ja przynajmniej ja nie słyszałam od osób właśnie zajmujących się astrologią, czy właśnie czytaniem z ręki, że wszystko można zmienić. Zawsze to jakoś było przedstawiane, przynajmniej ja słyszałam takie przedstawienia, że zapisane, koniec, amen, nic nie możesz człowieku zrobić. A ja zawsze właśnie byłam taka, nie miałam zgody wewnętrznej na to, że to jest niemożliwe. Człowiek musi swój rozwój tak prowadzić, aby móc właśnie zmieniać. I to, te dwie jakby myśli się mi nie zgadzały. Ty pierwsza mówisz o tym, że to jest jak najbardziej do pogodzenia, że astrologia nie mówi o tym tylko jak i co. O kwestiach dokonania wyboru. Dlatego, że kochani, zwróćmy uwagę na swoje życie, które już przeżyliśmy, prawda, na różne wybory, które dokonaliśmy po drodze, prawda? Czasami jeden wybór determinuje to życie na wiele, wiele lat, tak? Gdzie nie możemy nic zmienić, ale jeżeli stoimy na krzyżówkach, no to możemy wybrać, dokonać wyboru, tak? Idziemy w lewo czy w prawo. Warto wiedzieć, która droga, no co jakby przynosi dalej, żeby dokonać tego wyboru świadomie. No bo oczywiście, jeżeli potrzebujemy jakiegoś doświadczenia, przejścia trudów, prawda, no to wybieramy tą drogę trudniejszą, prawda, borykamy się z wieloma problemami, ale jeżeli jesteśmy gotowi, żeby świadomie kreować swoje życie i dokonywać takich wyborów, które nas będą wspierały, które nam będą dawały tą energię życiową, które nam będą dawały te możliwości dalszego wyboru, to czemu tego po prostu nie zrobić? I jednocześnie nawet jeżeli idziemy jakąś trudną drogą i borykamy się z tymi problemami wiele lat, ale mamy możliwość dokonania zmiany, to czemu tego nie zrobić? Dokonujemy zmiany i już ta energetyka wygląda inaczej, człowiek wygląda inaczej, ten horoskop wygląda inaczej, ale jednocześnie też i zmieniają się linie na dłoniach, absolutnie. I to jest piękne, że jeżeli ktoś interesuje się na przykład, prawda, chiromancją czy chirologią, poobserwować swoje dłonie, podjąć jakąś pracę, prawda, z jakimiś tematami i potem obserwować po prostu te linie, one autentycznie się zmieniają. Niesamowite. Tak. I to jest potwierdzenie, że to, co zmieniasz w sobie, też zmienia się w twoim życiu i też jakby ten odnośnik, narzędzie, prawda, tak, też jednak to pokazuje, tak, że się zmieniasz, tak? Powiedz, czy gdybyś miała taką możliwość, na przykład, tak, gdyby ktoś raz w roku fotografował swoją dłoń, tak, przez 10 lat, tak, byłabyś w stanie odczytać, co się zmieniło, tak, w takiej dłoni? Tak, jeżeli mam porównanie, to tak, absolutnie. Jeżeli mamy na przykład stare zdjęcie, prawda, i nowe zdjęcie, absolutnie tak, absolutnie. Zresztą nawet wiesz, zdarza się, że ktoś przychodzi, potem przychodzi po iluś tam latach, a na przykład mam w pamięci, bo ja mam pamięć fotograficzną, tak, i czasami zapisuje mi się, prawda, ten obraz, no to też właśnie patrzę, o, że tu już się zmieniło, tak, i ten człowiek, który patrzy, zwracam na to uwagę, mówi, no faktycznie tak, jest inaczej, tak. Niektórzy ze znajomych, którzy obserwują swoje linie, też patrzą, mówi, o, zobacz, o, tu już mi się zmienia na przykład, prawda, po linii na przykład losu. Ta linia losu, no to też jakby pokazuje nie tylko ten los, prawda, czyli te różne sytuacje, które mogą się wydarzyć, takie, na które się nie ma wpływu, w jaki sposób to się prowadzi, ale też
sferę tą zawodową, sferę biznesową, tak, sferę pracy, którą się wykonuje, tak? O, tu jest moja linia losu, ona przechodzi prawie przez całą dłoń, prawda? Tutaj się, tutaj ona zatrzymuje się na linii serca i tutaj jest druga linia, prawda? Taka jakby, jakby druga część. I teraz ta moja linia, zobaczcie, że ona jest prawie prosta, tak? A ona jeszcze do niedawna, jeszcze 3-4 lata temu, ona była pourywana w taki sposób, że tu kawałek, tu kawałek, tu skrzyżowane jakieś, tu poszarpane. Ona nie wyglądała w taki sposób. A zobaczcie, jaka ona się robi, zrobiła teraz prosta. Ona była okropna, ja nie chciałam nawet na nią patrzeć, ona była taka okropna, naprawdę. Ja już mówię, kurczę, to już mam tak przechlapane, że to już mam wszędzie pod górkę, nie? No i faktycznie wiele lat taka była sytuacja, ale zobaczcie, praca nad tym, zobaczcie, jaki piękny los, tak? I teraz widać, że ten los mnie wspiera i faktycznie mnie wspiera. Ja to czuję po prostu w swoim życiu, że autentycznie tak jest. Jest zmiana? Jest. Jest. Super. Co poza liniami mówi dłoń? No to jeszcze mamy paluszki, wzgórki, tak? Wzgórki jeszcze mamy. Paluszki. To jest paluszek Merkurego, ten najmniejszy, tak? Palec Słońca. Ten serdeczny, tak, na który się wkłada obrączki. Trochę turbulencji mamy, proszę Państwa. Tak, tak trzeba, tak troszkę się trzęsiemy. Kazali się nawet zapiąć w pasy. To jest palec Saturna, środkowy. Palec wskazujący, ten paluszek wskazujący to jest palec Jowisza, tak, i paluszek Wenus. I teraz każdy paluszek też pokazuje coś innego, prawda? W jaki sposób on jest ukształtowany, który jest dłuższy, który jest krótszy, też mówi o różnych rzeczach, tak? Paluszek Wenus w dużym stopniu mówi o uczuciach, o erotyce, prawda? Czy ktoś ma duży ten potencjał seksualny na przykład, prawda? Jakie ma? No ty masz dusz. Pokaż swój. Ma też dusz. O, ty to już w ogóle masz. Bardzo duży, że tak powiem. I teraz, jeżeli dosyć mocno wystający się, bo zdarza się, że jest mocno taki wystający ten palec, nie, on jest taki w miarę harmonijny, ale zdarza się, że on dosyć mocno wystaje, prawda, z dłoni, no to świadczy o tym, że człowiek jest ukształtowany takiej bardziej sztywnej struktury, tak? Czyli... Szanowni Państwo, znak zabiecie bardzo wysłuchaczony, bardzo prosimy o powrócenie na miejsce, zabiecie pas o bezpieczeństwo, dziękuję bardzo. Takiej sztywniejszej struktury, to znaczy tak, nie okazuje uczuć, chowa je bardzo głęboko, tak, wtedy może być, może mieć trudność w kształtowaniu jakby tych relacji osobistych ze względu na to, że jakby ta osłość jakby tego Saturna powoduje, że on może bać się, tak, może się bać w okazywaniu, no to też w okazywaniu tych uczuć, może też mówić o pewnego rodzaju kompleksach jakby swoich osobistych, prawda, niedowartościowaniu też i różnych trudnościach, które trzeba pokonywać w życiu, może mieć takie przekonanie, że wszystko jest ciężko, tak, wszystko jest pod górkę i tylko ciężką pracą na przykład można coś osiągnąć. Taki człowiek też może mieć różnego rodzaju przeszkody w życiu, z którymi musi się mierzyć, pokonywać, bo jego proces rozwojowy jest właśnie poprzez pokonywanie tych przeszkód, tak? Kiedy dłuższy jest palec Jowisza, jeżeli jest długi palec Jowisza, czasami on jest prawie że, prawda, równy z tym środkowym palcem, to wtedy świadczy o tym, że człowiek bardziej jest otwarty, bardziej jest taki spontaniczny, jednocześnie też jest ukierunkowany na drugiego człowieka w tym sensie, żeby pomóc, w sensie humanitarnym, ale jednocześnie bardzo dużą rolę odgrywa tutaj w tym przypadku po prostu wiara, tak? Czyli im więcej tej wiary, no to tym lepiej funkcjonuje, tym lepiej jakby współpracuje z otoczeniem, ale jednocześnie no, ten dłuższy jakby palec Jowisza wskazuje, że może tu być brak, tak, że może być brak. Tutaj, jeżeli chodzi o wzgórek, wzgórki pod paluszkami, to są też one mają takie same nazwy, tak? Czyli one mają takie same nazwy, to są takie wygrubienia, tak? Takie wybrzuszenia, tak? Takie wybrzuszenia. To są tak zwane wzgórki, wzgórza. I one mają takie same nazwy, jak mają paluszki, czyli jeżeli jest pod paluszkiem Merkurego, no to jest wzgórek Merkurego, tak?
Jeżeli nie masz wzgórka, to jest to jakby jeszcze bardziej wyeksponowane, bo wzgórek to jakby zmiękcza, prawda, tą energię, on jakby zmiękcza. Natomiast jak nie ma wzgórka, to jakby ta energetyka w twoim życiu działa dużo mocniej, tak? Dużo mocniej? Dużo mocniej. Czyli tu u ciebie energetyka Słońca, u mnie energetyka Saturna. Energetyka Saturna to jest też typ naukowca, to jest typ przekazywania wiedzy, to jest typ nauczyciela, tak? Jakiegoś guru, ja się nie uważam za guru, absolutnie, ale typ człowieka, który przekazuje wiedzę, tak? Typ człowieka, który uczy się sam i przekazuje wiedzę, czyli ona jest tutaj bardzo mocna. Zresztą no, jakby spełniam taką rolę w swoim życiu. Natomiast u ciebie jest typ Słońca. I teraz jak myślisz, co to znaczy typ słoneczny, prawda? Bo tutaj, że tak mocno oddziaływuje, tak? Że mocno oddziaływuje typ słoneczny. Pojęcia nie mam. Typ słoneczny to jest typ taki bardziej spontaniczny. To jest taki typ bardziej twórczy. To jest typ człowieka, który lubi się radować, który lubi się cieszyć, którego jest wszędzie pełno, który spontanicznie zawiera kontakty z ludźmi, który jest zawsze widoczny, wyróżnia się z otoczenia. Który nie należy go za to karać? Nie, który się dużo uśmiecha, dla którego ten uśmiech jest bardzo ważny, który przyciąga do siebie ludzi właśnie tym swoim słońcem, tą swoją pogodą ducha, tak? Czyli ty tego masz dużo. I ty tym się kierujesz w życiu przede wszystkim. Tego typu energetyka jest u ciebie mocna, tak? Ale zobacz, gdzie on ma najwięcej, gdzie ma najmniej? Tutaj. Ma najwięcej, czyli ma najwięcej pod Merkurem. Pod Merkurem ma najwięcej. I pod Jowiszem. Merkury i Jowisz to są dwa takie dosyć mocne takie wzgórki u ciebie. Saturna nie masz. Tutaj prawie wcale nie masz. Natomiast pod Słońcem trochę masz, tak? Czyli jakby u ciebie są wyeksponowane dwa maksymalnie takie naprawdę fajne energie, które u ciebie jakby funkcjonują spontanicznie, tak? Czyli po pierwsze, tutaj Jowisz, czyli, ale to nie jest jako struktura, która działa u ciebie najmocniej, bo najmocniej u ciebie też działa ten Saturn, czyli poważne podchodzenie do tematu. Absolutnie. To, co żeśmy też rozmawiali, że trudno cię zwyluzować niekiedy, nie? Jeżeli masz jakieś zadanie, to ty bardzo się w to zadanie angażujesz i ono musi być absolutnie poważnie rozpatrzone, tak? Czyli tutaj no, ta energetyka jest u ciebie silniejsza. Natomiast to, co przychodzi spontanicznie u ciebie, właśnie wtedy, kiedy te wzgórki są mocniejsze, to jakby przychodzi łatwiej, przychodzi spontanicznie, prawda? Że to jest takie swobodne jakby. Merkury, czyli kwestia kontaktu, porozumienia się słowem. U ciebie słowo płynie po prostu tak. Po prostu tak. Czasami nie zastanawiasz się też nawet nad tym, co mówisz, ale to wszystko ma sens, to wszystko jest klarowne, tak? Bardzo łatwo nawiązujesz kontakty, tak? I ci przychodzi po prostu myśl, którą potem realizujesz, przekazujesz, mówisz i to jest po prostu trafione w dziesiątkę. Także tutaj ten przepływ informacji u ciebie jest swobodny i jeszcze tu to również pokazuje, że możesz mieć swobodę w operowaniu językami obcymi. Czyli, że możesz się uczyć, przyswajać wiele języków i mówić wieloma językami i tym językami, którymi mówisz do tej pory, to jest to pestka, nauczysz się jeszcze więcej i też swobodnie będziesz nimi operował. I swobodnie będziesz nawiązywał kontakty i swobodnie będziesz jakby operował również słowem, tak? Słowem w sensie swojej twórczości, w sensie tego, co przekazujesz ludziom, nie tylko w kontakcie bezpośrednim. Natomiast Jowisz u ciebie działa bardzo, bardzo mocno. Ty zawsze potrzebujesz przestrzeni. Ty nie możesz się ograniczać w czymś jednym. Ty nie możesz być stłamszony przez kogoś, kto ci narzuca, co ty masz robić, a czego masz nie robić. Ta przestrzenność również mówi, że ty potrzebujesz tej swobody funkcjonowania w obszarze międzynarodowym. Że nie możesz być ściśnięty ani w jednym temacie, ani w jednym tylko jakby kontakcie zawodowym, czy w jednej tylko współpracy. Jeżeli tylko, o to jest dla was do przemyślenia, bo ja czuję, że to, o czym mówiła Gracjana, w sensie, że pewne rzeczy musicie jakby zakończyć, prawda, czy wykasować, to te rzeczy, które powodują wam takie ograniczenia. Czyli, że musicie się dostosować, podporządkować, to wam po prostu zatrzymuje przepływ energii. I obojgu chyba. Obojgu. No. Czyli wszystkie rzeczy,
które wiążą się z tym, że możecie w nich swobodnie funkcjonować, swobodnie współpracować z różnymi osobami, jeżeli te kontakty są takie, które Was nie ograniczają, gdzie nikt Was do niczego nie przymusza, tak? One będą się pięknie rozwijać. Sytuacja, gdzie jesteście do czegoś zmuszeni, przymuszeni, a szczególnie właśnie Mariusz, to wtedy zamyka Wam po prostu przepływ energii. I to oddziaływuje jakby na całość Waszej pracy. Ty musisz być zawsze wolny. I mieć dużą przestrzeń, w której możesz się poruszyć. I wtedy po prostu ta energia płynie, wszystko się układa. Jeżeli kontakt, jakikolwiek kontakt, który nawiązujecie, on wiąże się z tym, że musicie się podporządkować, ograniczyć, dostosować i czujecie presję, to lepiej to odrzucić, niż w to wchodzić. Okej. Dobrze. Co to znaczy pracować lewą lub prawą ręką? Już wytłumaczę. Więc czasami linie na dłoniach, na linii prawej i lewej czasami są podobne, a czasami one są różne. Zobacz, że u Ciebie różne są. Inaczej absolutnie układa się linia życia, tak? I zobacz, linia losu się inaczej układa, ona jest tutaj dużo dłuższa, prawda? Zobacz, linia życia idzie tak, tak? Zobacz, idzie szerzej, tu idzie troszeczkę inaczej, ona jest tutaj mocniejsza, tu jest słabsza, tutaj jest trochę bardziej poprzecinana, tak? Linia losu, zobacz, tutaj jest dłuższa, ale zobacz jednocześnie, że ona jest odtąd już równoległa. I teraz tak, jeżeli szło, i tutaj lewa ręka odpowiada za energetykę żeńską, prawa rączka odpowiada za energetykę męską. Zawsze w każdym momencie życia trzeba analizować i jedną rączkę, i drugą rączkę. One zawsze są razem, tak? One zawsze pokazują nasz plan, w którym się poruszamy. I teraz, jeżeli na przykład trudniejsze sytuacje pokazuje linię na rączce lewej, to trzeba przejść na linię prawą, tak? Bo tutaj zobacz, masz mocniejszą tą linię życia, tu masz słabszą. I teraz ja zaraz wytłumaczę, co to znaczy, tak? Z twojego jakby odbioru energetycznego i funkcjonowania ja odbieram, że do tej pory szłaś po prostu tą linią po lewej rączce. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo mocno przeżywałaś wszystkie rzeczy, które dotyczą twojego życia osobistego, które dotyczą twojej rodziny, a widać, że nie były one łatwe. I teraz w pewnym momencie coś się zmieniło. Albo spotkałaś człowieka, który ci powiedział, koniec, przestań się przejmować. Albo ty sama po prostu podjęłaś taką decyzję, że są inne, ważniejsze rzeczy w życiu i ty już jesteś na tej dłoni, tak? I tu na tej dłoni za te 3 lata wchodzisz po prostu w tą linię anioła stróża. I teraz, gdybyś dalej funkcjonowała w taki sposób, czyli gdybyś dalej denerwowała się, przejmowała, stresowała domem, rodziną, mamą, ojcem, innymi jakimiś tam sytuacjami, dalej byś szła tą linią. Jednocześnie tutaj masz wspierającą tą linię losu, czyli zawsze ten los by Cię wspierał, ale zobacz, że ta linia losu też jest poprzecinana, czyli byłoby Ci ciężko. Ale jednocześnie los dawałby Ci wsparcie, żebyś te ciężary, przez te trudności mogła przechodzić, tak? Ale Ty zdecydowałaś inaczej. Ty już inaczej kreujesz swoje życie, Ty czujesz się w swoim życiu silniejsza, stabilniejsza, już tak nie robisz, tak? I dlatego, ale dlaczego? Dlatego, że przeszłaś na prawą dłoń, a przejście na prawą dłoń to jest działanie bardziej na zewnątrz, to jest bardziej działanie energetyką ognia, działanie bardziej energetyką racjonalną, energetyką męską. Więcej tej wartości, które wnosisz w taki sposób działania, czyli mniej przeżywania, mniej patrzenia wstecz, tak? A więcej konkretnego działania. Strategia, cel, robię wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Strategia, cel, działanie konkretne, tworzenie, kreowanie i myślenie tylko w tym obszarze i Twoje życie staje się silniejsze i bardziej wartościowe i Ty też. Tak? Natomiast gdybyś dalej szła tą dłonią, to ta energetyka dla Ciebie nie jest zbyt dobra, dla Ciebie osobiście. Dla innego człowieka być może, że ona byłaby lepsza, tak? Bo na przykład miałoby te linie tu dużo mocniejsze, tak? Teresa, skaleczenia, czy wszelkie takie uszkodzenia, urazy, które widać na dłoni, czy one mają jakikolwiek wpływ na życie? Mają.
To znaczy one pokazują, to jeżeli kaleczysz się w jakimś momencie życia, w jakimś konkretnym miejscu, to od razu widać, dlaczego się skaleczyłeś, czyli co tak naprawdę cię boli, nie? I teraz, kochani, to jest bardzo ważne, to co teraz powiem, tak? Jeżeli rodzice kłócą się w domu, jeżeli nienawidzą siebie wzajemnie, jeżeli reagują agresywnie, tak, jedno do drugiego, to nie jest obojętne dla dziecka, bo jeżeli mamy złość i nienawiść do swojego partnera, to najpierw uderzamy w swoje dziecko, a potem dopiero uderzamy w partnera. Czyli jeżeli kłócimy się z partnerem, to najpierw tą złość, nienawiść wylewamy na swoje dziecko, a potem dopiero na partnera. Jeżeli partner złości się na nas i ma dużo agresji w sobie, to najpierw tą agresję wyładowuje na dziecku, a potem dopiero na partnera. Pomiędzy rodzicami zawsze jest dziecko i odnoszenie się do siebie powoduje, że się najpierw jest przepływ przez dziecko. Także to, że kaleczymy się w rękę, prawda, że uderzamy, że jakiegoś siniaka mamy w którymś miejscu, to nie jest przypadkowe. To świadczy o tym, jakie to jest wyładowanie. Teresa, prowadzisz tak. Różnego rodzaju kursy i szkolenia tak. Z czytania dłoni, z dłoni. Tak. Powiedz mi, czy każda osoba nadaje się do tego? Czy każda może wziąć udział w takim kursie i mieć odpowiednie efekty, pozytywne efekty? Absolutnie. Absolutnie tak. Na takim szkoleniu, prawda, jutro rozpoczynam tydzień czasu, będę prowadzić takie warsztaty. Wprowadzam pomału, tak, czyli zaczynamy od tych podstaw, tak, zaczynamy od podstaw, omawiamy je, później analizujemy wszystkie dłonie uczestników, tak, uczymy się na żywo rozróżniać, prawda, te dłonie, charakteryzować je, potem konfrontujemy to z osobą, czy zgadza się z tym, czy nie zgadza, prawda, z tym, o czym opowiadamy. Później drugie typy dłoni, takie astrologiczne, o których jeszcze nie mówiłam, je się z tej strony charakteryzuje, prawda? Później po kolei linie, wzgórki, palce i każdy dokładnie opisujemy, oglądamy je, porównujemy. Właśnie i to jest bardzo takie dobre i wręcz wskazane, że im więcej jest uczestników takiego kursu, tym kurs jest bardziej efektywny, tak? Szkolenie jest bardziej efektywne ze względu na to, że mamy więcej jakby porównań na żywo, tak? Więcej analiz można przeprowadzić. I prowadzę to w taki sposób, że na razie jakby wyjaśniam podstawy, prawda, wszystko, potem do każdego podchodzę, analizujemy wspólnie jego dłoń, prawda, dłoń danej osoby, a potem proszę, tak, żeby się osoby po prostu wymieniały, do każdego podchodzę, słucham, co ma do powiedzenia, oczywiście koryguję, jeżeli coś jest nie tak. I po takim szkoleniu naprawdę fantastycznie osoby się orientują i naprawdę doskonale umieją czytać. Mogą pracować ze swoimi dłońmi i z dłońmi innych. Innych osób. Tak, innych osób, tak. I to naprawdę jest fantastyczna przygoda, takie odkrywanie. Różne dziwne, ciekawe rzeczy można o sobie się dowiedzieć, o innych dowiedzieć. I to czasami zaskakuje. Bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie zna się jakby na tym, prawda, ja podejdę, powiem jakąś historię życiową, a skąd ty wiesz o tym? A skąd o tym wiesz, prawda? A potem jak już się dowiaduje, co znaczy dany znak, prawda, dana linia, dana sezon, no to już jest jakby jasne, prawda, skąd można to wiedzieć, tak? Czy z każdej dłoni da się wyczytać wszystko? Z każdej dłoni da się wyczytać, tylko dłonie są, tak jak mówię, bardzo różne, nie ma dłoni takich samych. Czasami zdarza się, że no, opowiadamy o linii życia, o linii losu, o linii serca, o linii umysłu, to są podstawowe linie, są jeszcze, jest linia Marsa, jest linia Neptuna, jest linia Urana, są jeszcze inne linie, o których nie mówiliśmy, ale zdarza się, że na przykład któreś linii nie ma, na przykład człowiek nie ma linii życia, mówi to znaczy, że co, że ja nie żyję na przykład, albo że będę krótko żył, tak? Albo na przykład ktoś nie ma linii losu, no mówię, no co to znaczy, że mówisz, że jestem jakiś prześladowany przez ten los, czy co? Ale o czym to wtedy świadczy? Świadczy o tym, że człowiek powinien swoją energetykę życiową ciągnąć z pracy, tak? Z pracy, z energetyki, finansów, pieniędzy, rozwoju zawodowego. I teraz, jeżeli zamknie sobie tą przestrzeń,
to jednocześnie zamyka energetykę życiową, bo tutaj linii życia nie ma, albo ona jest krótka, prawda? I teraz, jeżeli zamyka swoją energetykę życiową, zaczyna chorować, bardzo podupadać na życiu, no i niestety w takiej sytuacji może się doprowadzić nawet, no niestety, do zejścia z tego życia. Bo źródło życia ma tu, prawda? Źródło życia ma po linii losu. Także są różne też specyfiki, prawda? Ale jeżeli się o tym wie, na przykład przychodzi człowiek, który choruje, a krótko ma tą linię życia i skupiony jest na innych aspektach tego życia, na domu, rodzinie, to są najważniejsze wartości, tak? Nie praca zawodowa, nie rozwój tutaj na przykład, prawda? No to niestety, ale tutaj z tego nie czerpie energii życiowej, tak? Jeżeli dalej dla niego będzie to miało największą wartość, to dalej będzie chorował i niestety życie może się skończyć. To są bardzo specyficzne sytuacje, to nie znaczy, że dotyczy to każdego, tak? Ale przejście jednocześnie tutaj powoduje, że zaczyna czerpać energię życiową. Historia, którą mam też opisaną na swojej stronie internetowej, pani, która chorowała na raka, tak? Chorowała na raka, dwójkę dzieci tutaj miała w Polsce. Dostała propozycję wyjazdu za granicę do Niemiec do pracy. I ona była w tak trudnej sytuacji już w związku z rozwojem tym raka, że lekarze dawali jej maksimum no 3 miesiące, tam parę miesięcy, dosłownie tak minimalnie już tego życia. I że już nic się nie da zrobić, nie? No i ona dostała tą propozycję tego wyjazdu do Niemiec i tak sobie rozważała. Mówiła tak, z jednej strony no to jeszcze nigdzie za granicą nie byłam, mogłabym trochę tego świata zobaczyć. Z drugiej strony, czy ja dam radę w tej pracy, kiedy ja już jestem no prawie na końcu tego swojego życia, tak? No i ona przyszła się do mnie poradzić. I na swoich dłoniach, tych, których tam popatrzyłam, prawda, na tej swojej mapie, zobaczyłam właśnie taki mocny trójkąt, który był przyklejony do linii życia, prawda, i taki bardzo ładnie ułożony z linią losu, który pokazywał, że całą energetykę życiową ona ma za granicą. I to jest źródło energii, nie? To jest jej źródło życia. Więc mówię, natychmiast pani ma jechać, po prostu, nie Polska, nie Polska. Pani ma natychmiast jechać, tam się pani ułoży, tam pani odzyska życie, tam pani się uzdrowi, niech pani jedzie. No i ona zdecydowała się, a ona mówi, a tu dzieci, a tu mąż, zostaną sami i tak dalej. Ja mówię, niech pani o tym nie myśli, niech pani walczy o swoje życie. I słuchajcie, ona pojechała. Ona przyjechała z tych Niemiec, później za 2 lata, nie? Przyjechała za 2 lata. Słuchajcie, kobieta, której nie powinno być już na świecie, nie? Która nie powinna żyć. Słuchajcie, pięknie wygląda, normalna cera, zadowolona z życia. I ona przyszła do mnie znowu z tym dylematem. Czy ona ma zostać w tych Niemczech, czy ona ma znowu wrócić do Polski, prawda? Bo tam ona opowiadała, że faktycznie, jak ona się tam w tych Niemczech znalazła, to ona spotkała takich ludzi, którzy ją kierunkowali na medycynę niekonwencjonalną, którzy jej pomogli. Pomogli od początku i znaleźć pracę, i znaleźć lokum, zaopiekowali się nią. I klimat, sam klimat tego miejsca, w którym ona była, powodował, że ona się po prostu natychmiast poczuła inaczej. Że ona natychmiast poczuła się lepiej, że ona natychmiast poczuła się po prostu siłą i z energią, że ona temu wszystkiemu da radę. Ja mówię tak, wie pani co, jak pani znowu przyleci do tej Polski, jak pani tu zostanie, no może pani na chwilę odwiedzić rodzinę, tak? To pani znowu straci zasilenie po prostu swoje energetyczne. Ona potem nawet zajęła się bioenergoterapią. Już po tych 2 latach też coś robiła, też pomagała ludziom, tak? Tam swoją własną działalność otworzyła, współpracowała z innymi osobami. Ja mówię, nie, niech pani tego nie robi, bo jeżeli przyleci pani z powrotem do Polski, pani z powrotem będzie tu żyła, znowu nie będzie pani miała energii, wróci pani z powrotem do tej choroby. Niech pani tu przylatuje, przyjeżdża, od czasu do czasu kontaktuje się z rodziną, niech rodzina przyjeżdża, ale niech pani tego nigdy nie robi. I to źródło energii, prawda? Na przykład to źródło energii, które ja poczułam dla siebie w Denii, nie? Które ja poczułam dla siebie w Hiszpanii. Dlatego ja zdecydowałam, tam jest mój dom, tam jest moje życie, tam są moje siły życiowe, tak? I dlatego właśnie tam chcę się przeprowadzić, a po prostu przyjeżdżać do Polski, do pracy, prawda, na warsztaty, a znowu wracać tam jako do swojego domu. Właśnie o to chodzi. W takich przypadkach trzeba patrzeć, gdzie jest moje źródło, gdzie jest moja energia, gdzie są moje siły życiowe i po prostu tego się trzymać. No, fantastycznie. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy osoby, które chociażby leczą błońki, tak, czyli mają jakieś tam specyficzne...
darbioterapii, tak? Czy one mają inne dłonie? To znaczy, wiesz, no dłoń jak dłoń, prawda? Tu chodzi o to, że wiesz, są pewne jakby znaki na dłoniach, prawda, które pokazują, że człowiek jest o takich predyspozycjach, tak? Przede wszystkim to jest duże M, prawda? To jest duże M. To jest połączenie linii życia, tylko linii serca z linią umysłu, na przykład krzyżem świętego Andrzeja. To jest taki krzyż mistyczny, który też pokazuje, że to jest większa otwartość dla ludzi. Ludzie, którzy mają mocną linię Merkurego, którzy mają wyeksponowany wzgórek Słońca, tak? Którzy pracują energetyką serca, tak? To jest szereg znaków, które pokazują, że ten człowiek jest silny energetycznie i że on będzie pracował z ludźmi energetycznie czy bioenergoterapeutycznie. U Was tego nie widać. Wy będziecie pracować poprzez umysł, poprzez przekazywanie wiedzy, poprzez angażowanie innych ludzi, kontakty, prawda? Poprzez spotykanie i łączenie tych ludzi w różne grupy, poprzez wchodzenie w różne środowiska, wy to będziecie robić, to uzdrawianie będziecie robić jakby z poziomu umysłu, z poziomu informacyjnego. Natomiast inni, prawda, mogą mieć inne predyspozycje. Mogą mieć takie predyspozycje na przykład do leczenia niekonwencjonalnego, do zaangażowania się na przykład w ziołolecznictwo, prawda, albo bioenergoterapię. I to też jest widoczne na dłoniach, że ma się taką, że ma się taką specyfikę, tak? Że ma się takie zdolności. Ja to tutaj jako nauczyciel, jako prowadzący, jako osoba ucząca się i przekazująca wiedzę, tak? I to całe życie u mnie tak jest, że ja się całe życie, prawda, uczę i całe życie tą wiedzę przekazuję. No dobrze, jak jeszcze można badać dłoń? Co jeszcze można zobaczyć? Znaczy choroby. Choroby na dłoniach też. Czy zdrowie masz mocne, czy słabe? Jakie masz tendencje, jakie organy masz słabsze, tak? Nie ma organów. Znaczy u ciebie w związku z tym, że ta linia życia jest taka bardzo głęboka, wiesz, taka bardzo głęboka. O, zobacz, ona jest mocna i taka bardzo głęboka, aż podchodzi takim momentami czerwoną barwą, prawda? To świadczy o tym, że masz bardzo aktywne serce, musisz uważać na to serce, przeżywanie bardzo głębokie nie jest dla ciebie wskazane, tak? Czyli też musisz dbać o sen i wypoczynek. I nie możesz doświadczać stresu, czyli to puszczanie takie bardziej na luz. Skąd się wzięło w ogóle czytanie z ręki? Wiesz, tak naprawdę to nie wiadomo skąd się wzięło. Przez stulecia już różni naukowcy interesowali się tym, dlaczego te dłonie są takie, a nie inne, co oznaczają te linie, prawda? No było przeprowadzonych wiele badań na ten temat, ale tak naprawdę skąd to się wzięło, nie ma takiej historii, nie ma takich zapisów, więc trudno jest powiedzieć na ten temat, ale dłonie fascynują od wielu, wielu wieków. A czy istnieją jakieś takie dowody, badania naukowe, które mówią o tym, że zmiany na dłoniach, czy tam dłonie pokazują te zmiany w naszym życiu? Wiesz, no chyba jeszcze nikt jakby tego nie udokumentował, ale to jest bardzo dobry pomysł, to chyba się za to wezmę. Przeprowadzę takie badania naukowe dla udowodnienia. Z tym, że wtedy będę musiała po prostu dłuższy czas jakby współpracować z danymi osobami, a teraz będę miała właśnie taką okazję na zajęciach, prawda? Jeżeli ktoś do tego eksperymentu no, będzie miał ochotę się zgłosić, no to coś takiego zaproponuję. No i to zarejestrujemy, no i będziemy kontynuować, może nawet coś nagramy, może coś nawet na ten temat będę pisać, prawda? I wtedy no, może się stworzyć bardzo ciekawy na ten temat materiał, wiesz. Jest to bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego udokumentować. Z tym, że ten proces no, trwa w dłuższym czasie, więc no, to troszeczkę potrwa, żeby przeprowadzić badania, dokładnie opisać dany moment, potem co się działo w międzyczasie, jaką pracę człowiek nad sobą podjął, co się działo w jego życiu i potem znowu za dłoni, prawda, zeskanowanie dłoni
i opisanie, tak, na dany moment. No i ten proces no, musiałby trochę potrwać, tak? Ale pomysł jest bardzo dobry. Mam teraz dobry taki moment, prawda, żeby go rozpocząć i jeżeli znajdą się osoby, które zechcą w tym procesie współpracować, no to rozpoczniemy jutro na zajęciach. Tak jest, to może zachęćmy też telewizorów, którzy by chcieli wziąć udział w takim projekcie. Zachęcam, tak. To więc, kochani, jeżeli są takie osoby, które chciałyby wziąć udział w takim projekcie, kochani, napiszcie do mnie maila i ja wtedy pokieruję, co trzeba zrobić, w jaki sposób będziemy utrzymywać ten kontakt, no i będziemy zbierać jakby dalsze materiały. Także serdecznie zapraszam. Mariusz, fantastyczny projekt, fantastyczny pomysł. Mam nadzieję, że będziecie kibicować. Jasne. I jeżeli wyniknie, jakby zbiorę materiały, to będziemy mogli ten start nagrać. I udokumentować. I udokumentować później dalej słuszność. Mhm. Dziękujemy ci serdecznie. Ja też bardzo dziękuję. Super, słuchajcie, jestem w ogóle zafascynowana, że ten wywiad prowadzimy tutaj w samolocie. 19.17. Niedługo będziemy lotować. Prawie całą podróż. Przegadaliśmy, ale była fantastyczna, bardzo ciekawa. Poruszyliśmy dużo fajnych tematów. Myślę, że się to przyda, że się to jakoś przełoży pozytywnie dla Państwa na życie, że nie będziecie się, kochani, tak bać. Lęk w ogóle nie jest potrzebny. Lęk jest tylko iluzją. Warto znać siebie, warto znać techniki, metody, prawda, którymi można ulepszyć swoje życie, którymi można ze sobą pracować, uzyskiwać pozytywne efekty w każdym aspekcie swojego życia. Wystarczy tylko po prostu odpowiednia wiedza. Także mam nadzieję, że jakby to wszystko, co tutaj zaistniało, że da no, taki dobry materiał, prawda, do myślenia. Mhm. A my dziękujemy Tobie, że przeznaczyłaś ten wolny w sumie już czas podróży na jeszcze cała przyjemność, temat. Naprawdę. Super, fajnie. Dziękuję kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia.